Pani poseł Barbara Dolniak, klub Nowoczesna. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, pan minister nigdy nie był sędzią, więc nie wie. Sędziowie, składając oświadczenie, podpisywali również w tym oświadczeniu oświadczenie o poddaniu się odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych danych. Więc panie ministrze, proszę z tej mównicy nie mówić prawdy. To po pierwsze. Po drugie, nieprawdy. Nieprawdy. Po drugie, panie ministrze i proszę państwa z Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli dokonujecie oceny całego wymiaru sprawiedliwości i wszystkich sędziów przez pryzmat jednej czy drugiej sprawy, to ja znajdę na tej sali posłów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy taką opinię wystawią wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości. Czy to oznacza, że wszyscy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości są źli, nieodpowiedzialni? Czy to jest formuła oceny osób wchodzących w skład danego zawodu? Jeżeli państwo uważacie, że tak można oceniać każdy zawód, to gratuluję. Wszyscy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości popełniają przestępstwa, mają wnioski o uchylenie immunitetu. No gratulacje, proszę państwa, jeżeli to jest formuła oceny wymiaru sprawiedliwości. Warto zajrzeć do statystyki, która mówi o tym, że w 2015 roku niecałe 10 tysięcy sędziów rozstrzygnęło prawie 16 milionów spraw. Proszę sobie policzyć, ile załatwił spraw jeden sędzia. Mówicie państwo, że sędziów jest dużo, podajecie przykłady z Europy, że jest ich mniej niż w Polsce. Zapominacie państwo o jednej rzeczy. Przez te lata pracy Sejmu dokładaliście państwo wymiarowi sprawiedliwości wszystko. Sądy rozstrzygają w każdej drobnej sprawie. Może wreszcie warto reformować wymiar sprawiedliwości i trochę zabrać sądom, by mogły rozstrzygać we właściwym czasie i terminie. Warto, panie ministrze, żeby pan zadbał o wymiar sprawiedliwości, a nie tylko go krytykował, bo tą drogą reformy nie będzie. Pani poseł, tylko przypominam.